Dzień dobry, siemaneczko moi drodzy, 159 dzień naszej kampanii. Dobra, my tutaj się jeszcze pobawimy trochę z nimi. Znaczy, chciałem jeszcze to posprzedawać, ale... Nie, jeszcze chwilę tu zostaniemy. Dobra, naszych jest 800. Oni nie dadzą rady. Oni nie dadzą rady tego zdobyć. Już widzę, że się porozbiegali. Czekajcie, bo to jest dobre, żeby wyłapać tych tutaj. Czekajcie. Tutaj. Ups. Bo mnie zaraz tu złapią. Szybko tu. Dołączmy. 300 na 77. Take the field. No to rozbijemy ich w ten sposób. Wszyscy moi za mną. Ej, mam większość jednostek tutaj prowadzę. Dobrze. Widocznie ranni są inni dowodzący, bo zobaczcie, że dowodzę też nie tylko swoimi jednostkami. Czemu wy szarżujecie? Nie szarżujcie tak. Dobra. Strzelcy tutaj. Piechota tutaj. Kawaleria tutaj. I zejdziemy z flanki. Uuu, ich jest też tu sporo. Wszyscy za mną. Po prostu. Biegniemy na górę. Plan na serię, moi drodzy. Co? Ekonomia zrobiona, więc trzeba zająć się towarzyszami. Zatrudnić jeszcze kilku fajnych. I dać im ekwipunek dobry, no i zacząć robić dungeony, tak żeby przejść cały dungeon, to jest coś, co chcę na pewno w tej serii zrobić. No i może zdobyć jakieś własne miasto, jeśli by się udało. O, czekajcie. Tak, tam jest clash, ci ze sobą zaczynają walczyć. I to mi się nie podoba, że tutaj tak zszarżowali. Natomiast co, my idziemy tu, o, nasi tam jednak coś dają radę. Pudło. Dobra, zaraz ich tutaj odetniemy. Od tej strony. To jest dobre, patrzcie jak oni są teraz. Siemaneczko. Z tą lancą, nie, czemu tak to się wydarzyło? No dobra, nasi teraz ruszają do ataku. Dobra, no przeciwnicy z dwóch, ale wyszło to, patrzcie, wyszło to co chciałem. Z dwóch stron teraz ich atakujemy, zamykamy. Z jednej strony nasi tu strzelają, teraz piechota idzie, patrzcie na tego. Ciach. No dobra, jeszcze raz. O, wycofał się, wyciąga broń chyba palną. Nie, na razie nie wyciąga broni palnej. No dobra, szybko pójdzie. Szybko tutaj pójdzie, tych wybijemy i ruszymy dalej. Podprowadziłem armię w strategiczny punkcik. No i fajnie to siadło. Przeciwników zostało już 5. Naszych zmarło sojuszników 10, ale ja nikogo nie straciłem ze swojego oddziału. Dwóch mam tylko rannych, więc całkiem. Tutaj jakiś ostatni. Gdzie jest jakiś ostatni? Nie. Jeszcze jeden gdzieś ucieka. Dobra, nie ma go. To był Belzerhof Helser. Świetnie, jesteś moim jeńcem. Właśnie jego złapali na końcu. O, 72 jeńców mogę mieć, więc fajnie. Teraz łapiemy. Dobra, to jest zrobione. Teraz idziemy wspomóc tutaj. Charge the enemy. Znowu wszyscy za mną, robimy podobną rzecz. Zobaczcie, oni się rozbiegają na dwie ekipy. I my robimy podobnie. O, lecą na nas ostro. Dobra, ustawmy strzelców, ustawmy piechotę. Bo zaraz nam tutaj wybiegną. Jest buffa, jaki speed. Ole speeda dostaliśmy. I kawaleria tu. Teraz pytanie. Mamy dwie linie ustawione obrony. Nasi już strzelają. Kawaleria się delikatnie wycofa. Ale ten buff na speeda jest świetny. Piechota do ataku. Kawaleria do ataku. Strzelcy na te wzgórze. Idziemy. Dobrze. Strzelcy tutaj szybko. Trzeba ich powybijać. Tamci stoją na wzgórzu, czyli tylko moimi walczymy siłami. Dobra. O kurczę, źle się steruje, bo ledwo postać hamuje. Oj, teraz dostałem slowa. Zostałem złapany w siatkę. Wszyscy do ataku. Nic nie widzę. Tutaj jest ktoś. Dostał. Nie mogli się ruszyć. Patrz. Aha, bo tu jest koniec bitwy.
Tu już jest koniec mapy i bitwy. I zwycięstwo, szybkie zwycięstwo, bardzo fajnie. Ten speed dał dużo. Dobra. Kolejnych łapiemy. Musimy tu szybko zrobić, zanim orkowie tutaj przyjdą i zaczną, znaczy nie tutaj, tam z drugiej strony i zaczną nam bruździć trochę. Teraz tak, co jest jeszcze warte zrobienia? Ściszenie trochę dźwięku muzyczki, bo była głośno dość. Och, kolejny. Tutaj po prostu niech moi zaatakują, kolejnego jeńca mamy. Ale my teraz zrobimy na nich dużo, dużo, dużo. O to właśnie chodzi. Może nawet jest to lepsze niż przejęcie miasta, bo teraz ich tutaj wyłapujemy. O, tutaj nasi walczą. Lecimy do naszego. 300... O, czekajcie jeszcze. 500 na 249. Dobra. Teraz moi za mną. Ona będzie rzucać fajne czary. Uwierzcie mi, to jest przyszła żona. Musimy zrobić. O, co do tej serii jeszcze. No, jest ten speed. Piękna sprawa. Mhm, ustawcie się i wyłapcie tych. Piechota do ataku, kawaleria do ataku. To ja trafiłem? W sumie nie wiem. Ta prędkość daje taką przewagę w bitwie. Masakra. Piechota, ustawić się tutaj, kawaleria tutaj. Uuu, dobra, piechota do ataku, kawaleria do ataku. A strzelcy strzelają. Co tu się dzieje? Dobra. Czy ja nie zmniejszałem napisów? No pewnie, że zmniejszałem napisy. Grafika. Font scale. Delikatnie niżej. Mniej. 75 niech będzie. O, właśnie. Dostał. Za 87 jeszcze żyje. Patrz, trochę ich tu jest. Szkoda, że to nie zwiększa też prędkości przeładowywania. Jeszcze żyje. Patrz, ile on wytrzymuje. Chcę jego ja... Ach. Chciałem ja go dobić, bo dużo expa bym dostał. Nie trafiłem. No nie, znowu ten mały mnie przejechał. Ach, bez tarczy to jest ciężko uniknąć. Dobra, czy jakieś straty mam? Na razie tylko sojusznicy. Ja nie. Moje jednostki nie potraciły nic. Z wrogów tutaj już 100 stracili. Więc jeszcze z kilka będzie takich podejść. Jest, leci kolejna ekipa, więc tych wybijmy. Patrzcie na te zaklęcia. Co tu idzie z wrogów? Zerknijmy, czy jakieś fajne jednostki mają jeszcze? Nie, chyba mają ustawienia tak, że z końcem coraz słabsze idą. Czy on przeżyje? Przeżył. No, ładnie to wygląda. Zaraz to kolejna ekipa przyjdzie. Bo stracili co? Dopiero 200 jest na bitwie, a my oni mieli 260 chyba, jeśli dobrze kojarzę. Więc jeszcze będą jedne posiłki mieć. No, ale te buffy sprawiają, że jesteśmy praktycznie nieśmiertelni dla nich. Oni już też są wycieńczeni, nie mają dobrych unitów. To też jest ważne, bo my, zobaczcie, ich tłuczemy bardzo długo. O, ogra mamy w bitwie tutaj, patrzcie, jest jeden ogr. 10 przeciwników zostało i koniec. Tych 10 mamy tutaj. Co tu się dzieje? Ale jak to zrobimy, to może nawet oblężenie miasta się by teraz udało, jak już ich wybiliśmy. Tylko nie wiem, czy drugi raz się zbierzemy na to, żeby to robić. No, ale rzeź. Krasnoludy chaosu. Do widzenia. Czy kogoś jeszcze złapaliśmy? Kolejnego. Nice. 50 jeńców. Ja zarobię na tym z jakieś 40 tysięcy, myślę. Coś takiego. Jak sprzedałbym jeszcze wszystkich tych, nie? Chaosiaków. Jeszcze tutaj naszym trzeba pomóc. Patrolem, tak?
Idziemy. A, tu jest... Dobra. Ja i tak nie... Straciłem trochę. Niedobrze. I przez tą stratę nie mogę nowych ludzi wziąć. Ale czy mamy... Nie. Kilku jeńców może mi próbować uciec. Dobra, co moi teraz robią? Gdzieś tu jeszcze biegają, łapią. Nie wyłapuj go jeszcze, nie wyłapuj... Dobra, wyłapiesz go. To chodź. Wyłapmy go. Czy masz dla mnie jakieś zadanie? Nie. Ci uciekli. Gonimy ich dalej. 7 zostało. Weźmy hobgobliny i tych, tylko po to, żeby móc mieć więcej jeńców. Tylko po to ich wziąłem. Zaraz ich, im podziękujemy. Doomships tutaj mają te statki swoje. Dobra, jedziemy do Gosloru. Jedziemy do Gosloru sprzedawać jeńców. Znaleźliśmy jakieś ciało, jednak ciało nie zostało zabite, nie zginął z przyczyn naturalnych, ani nie w bitwie. Sprawdźmy. I znaleźliśmy jakiś przedmiot, pierścień. A, no sprzedaż 2,5. Pięknie. Jedziemy do Gosloru teraz. Teraz się... Czekajcie, bo tu nasi uciekają. Hobgoblini ich gonią. No to take the field. Jeszcze zawalczymy z hobgoblinami. Tutaj. Tutaj. I kawaleria tutaj. To są jeźdźcy. Więc moje jeźdźcy też do ataku. Od razu. Piechota też do ataku. To mogą być nieco jakieś tutaj straty. Co się stało? Adeline rzuciła czar, czyli jednak ona ma czary, zobaczcie. Ona ma jednak czary już jakieś, bo ona zabiła nagle 10 osób. Świetnie. Czyli ma te czary. Sama o takie rzeczy chyba zabiega w takim razie. Widzieliście, że ona z 10 osób zabiła? Nice. No, co się dzieje z moją armią teraz w ogóle? Wszystko niszczymy. Tych już niestety nie mogę. Dobra. Pomogliśmy tym. Teraz pogadajmy z tobą. Twoje skille. Inteligencja. Jak mamy inteligencję, Magic Control, Magic Power ci dam. Inżynier, Sword of Ulrich, Witch Hunter, Lorin, tobie też niedługo trzeba, pokaż mi swoje skille zaś. Weapon Master, chcesz byś był dobry w kusze, trzeba ci kusze dać. To z rękę tutaj jeszcze dodajmy. Łucznictwo też jest dobre, u niego widzę. Rifleman, Halabarda, Sharpshooter, Sword of Ulrich, Imperial Captain. Dobrze. Handgunner. Halabardy. Tutaj też. Trzeba znaleźć, kupić jakieś fajne szaty. I zrobimy z niej maga. Oho. Nie! Więc złota straciłem. Kurczę. Walnął mnie. Myślałem, że oni w ogóle byli na złej tej, ale dobra. Damy radę. Zbroje. Co się dzieje? Przez chwilę jakby nic to nie kosztowało. 2K. Dobra. Teraz broń. $80. To jeszcze jest git. Jednoręczny. 38. Na 47K kosztuje. Dobrze. U ciebie nie kup...
4,9, jeszcze lepszy. I za 6,700 kupię sobie. Nice. Jeszcze lepszy niż to, co mam. Czapy. Nie mam jeszcze dobrej. 18. Dobra, chcę iść do tawerny teraz. Chcę iść do tawerny. Edward, Humanitarian, Stefan. Witch Hunter, rekrut, biorę was. Mam jeńców na sprzedaż. No i właśnie, zaczynamy. 9700, 9800 mam. 600. 600. Mam 11. 14 tysięcy. Czterech tych, a jak potrzebuję do questa, czy weteran, czy warrior? W sumie nie pamiętam, chyba warrior. Tych warrior powinien mieć, tak. Więc ich też zostawmy. Już 18 tysięcy. Warriorów zostawiamy, no i tu jest jakieś 20 tysięcy. No to przesadziłem z tym, co mówiłem, ale i tak jest świetnie. I tak jest świetnie. Wracamy na swoje ziemię. Jeszcze z tobą pogadam? Coś mamy? Szpiega. Nie, nie, nie. Chcę wrócić na razie na swoje ziemię. Marienburg. Piraci. 3900, zaakceptujmy ofertę. Ale nie będę wszystkich sprzedawał. Zobaczmy, być może ktoś potrzebuje. A, zadanie to dalej pracuje. Borys, zobaczmy jak z tobą. Nie. Teodrik tutaj jest. Chodźmy do Teodrika. No, fajnie to już wygląda. Nie, nie będziemy szukać tych szpiegów, bo uciekają mi ciągle i to jest takie. Kapłan Ulryka też ma fajną 147, nie, 14700. Brońki. 125. 90. I szybkość lepsza. O, biorę. Karabin. Komuś mogę od siebie dać. Możliwe, że zostawmy go, bo może się przyda. Czy ja mam lepsze kartridże tutaj gdzieś? 34. Ja niech. No weźmy sobie, chociaż wolałbym mieć takie, które obrażenia mi zwiększają. Zróbmy tak. 7K zapłacone. Tutaj nie było nic ciekawego. Volant masz świetny, świetne rzeczy. Volant ma świetne rzeczy, ale... Lorind, pogadajmy. Pokaż mi twój ekwipunek. Najpierw nie, pokaż mi swoje skille. Dobra, broń palna. No to dostaniesz ode mnie broń palną. Masz. Śmiesznie będziesz wyglądał. Będziesz mi to nosił. 42, 46. Dobra. No dobra. Tam jest jakaś walka, zaraz ją sprawdzimy. Jest. Pokaż mi, co masz na sprzedaż teraz. Great Jade Staff. Tylko pytanie, czy tu schodzą staki tego? Polearm też świetnie wygląda. Kusza. Mógłbym też komuś dać taką kuszę. Za 1600 jest tylko ta kusza. Muszkiet run. 115, 86, 66 szybkości. Runiczny muszkiet przeładowania. On się przeładowuje dwa razy szybciej. Dobra, ja chcę to kupić sobie. Ja chcę to kupić sobie. To wyjdzie lepiej niż to, co mam. $20,000 wypłaciłem sobie. Teraz idziemy nie tu. Tawerna.
Jeszcze sobie zmienię. No bo tak, ja mam 125 i 90 celności. Natomiast... A myślę, że są podwójne dwa miecze. Hydra, ostrze hydry, też fajne. Natomiast pokażcie mi to... 86, 66. No to nie jest dużo mniejsze. Muszkiet przeładowania. To sobie zostawię dla kogoś. Natomiast 12 zapłacę, więc jeszcze mam kartę. Sword of Striking, 140 prędkość, zasięg 100. Kurczę. 33 obrażenia, tutaj 33, ale pchnięcia jeszcze mam. Weźmy to dla siebie, a to damy komuś innemu. Właśnie jemu, temu ziomeczkowi, tak mi się wydaje. Natomiast czy ja chcę kupić jakiś Lesser Jade Staff? Mana, Casting Roll, No Casting Penalty, Greater Jade Staff, weźmy go. Teraz, ale się obłowimy, Adeline, pokaż mi kwipunek. Nie będziesz już strzelać. Będziesz miała tylko ten staw? Tak, zbrojkę damy ci. Dostaniesz to. No czemu nie? Lepsze niż to, co masz. Później ci kupimy jakąś szatę fajną. To volant nie. Lorin. Let me see your equipment. 120, 125. Masz ode mnie to. Jeżeli chodzi o nią... Tak. Czy mamy tu jeszcze kogoś, z kogo zrobimy fajnego strzelca? Bo chciałem jej to dać, żeby to miała, ale poczekam chwilę. Poczekam chwilę, pojedziemy szukać do Altdorfu teraz ludzi. Luthor Haas. Jeszcze pójdźmy do ciebie. Szukam quest tam być może... Świetnie. Relacje z innymi się pogorszyły i to bardzo, ale z nim... Beastmeni chcą wojny, czyli to się udało. Teraz chcę, żebym to samo zrobił dla Lizardmenów. On z wszystkimi chce wojny w ogóle. Świetnie. Fajnie, że taką postać dodali. No ale dobra. Altdorf teraz. Jeden quest failed. Tawerna. Skaucik. Marketplace. Czapy fajnej nie ma. Ej, te broni są naprawdę spoko. Halabarda. Taką halabardą pograć też by było nieźle. Ale dzięki temu, co mam, myślę, że możemy jechać w stronę orku. Chociaż wiecie co? Ile mam tej kasiorki? 7K. Jeszcze. 7K. A jak to wygląda? Weekly cost 3300, a jak zerknę na mój budżet, czyli 300 mi zostaje. Wypadałoby postawić jeszcze jedno. Wypadało mi postawić jeszcze jedno. Wejdźmy do zamku. Nie do tego zamku. Dobra, jeszcze Tabelheim. Już my jedźmy do Tabelheim. 4700, dobrze. Behafen, Bergenhold, idziemy tutaj. Dalej pracuję? Kiedy mi daje zadanie? Już nie pamiętam nawet. Tysięcy wypłaciłem. Dobra, teraz jedziemy właśnie do Behafen. Jeszcze z tobą porozmawiam.
Też ze szpiegiem w Doom Ships. Te statki też trzeba będzie zdobyć. Ale się rozkręciła giereczka nieźle. Moi drodzy, za to pewnie łapeczkę się należy, co? Zaraz wam taki gameplay dostarczę tutaj, że... chciałbym kupić warsztat. Ufacie mi, świetnie, że mi ufacie. Profit z tego będzie największy. Z tego będzie, a jest nawet dość tanie. Proszę bardzo. Teraz do tawerny. Pan Klampf, Stanisław. Sir Astrid. Przydałby mi się. Dobra. Chciałem sprawdzić przyczynę, bo normalny koszt tego ziomeczka byłby 8 tysięcy, ale dla mnie 16. Zastanawiam się dlaczego. No ale okej. Teraz tak, budżet już jest zapewniony. To my... pokażcie mi teraz jeszcze raport frakcji, czy rzeczywiście ile mamy wojny. Tak, czyli wojna z Chaos Dwarfami. I tylko z nimi. No to trzeba Chaos Dwarfy teraz pogonić, więc wracam na pole walki. Przez Nuln pojedziemy jeszcze, bo możliwe, że tu coś fajnego będzie. Natomiast chciałem... o, wiecie co, jeszcze zaatakujemy, żeby sprawdzić sobie broń. Ktoś tu będzie do ataku, to wlecimy w niego. I jedzenie na bank się zaraz skończy. No. Bez Chimkena. Bez Chimkena. Książkę będzie można sprzedać. Za 1100 tutaj nie. W Waldorfie ktoś jest. Gobliny, które ode mnie uciekają. Pokażcie mi jeszcze zadania. Halabardniki 70. I Chaos Warrior. Mam trzech. To ich musimy teraz wyłapać. Surrender or die. Take your field. Piechota do przodu, strzelcy tutaj, kawaleria gdzieś nawet tutaj. Gdzie oni są? Tu! No, dostał, za 99 dostał, ale przeżył, ciekawe. Dobra, 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 dobra. Piechota też do ataku. Chodźcie, chodźcie. Szybkie jest to, rzeczywiście. To pchnięcia są dobre. W ten sposób. Muszę się nauczyć robić. Dobra, pokażcie mi jeszcze... rzeczywiście ten szybkość przeładowywania. No jest duża, patrzcie. Przerwał mi. Leży, headshotik. Ej, obrażenia też są spore. Lecimy, lecimy, lecimy. Atletyki. Więcej, żebym szybciej biegał. To miejsce w ekwipunku mi się przydało, ale to może bym... wiecie co, bo ja tak w sumie jak są niziołki, to ja tych niziołków nie biorę pod uwagę. Ale może właśnie wezmę niziołki ze względu na to, że będę mógł... będą mogli zarządzać moim ekwipunkiem. To zobaczę, czy nie ma wśród nich dobrych kwatermistrzy. Trafiłem w koń. No, z tym przeładowaniem. Patrzcie, raz. Dwa. Trzy. Raz. Dwa. Trzy. Trzy sekundy na przeładowanie broni teraz. A kiedyś koło siedmiu chyba było. Dobrze. To też sobie wezmę. Zawsze to kilka miedziaków mamy.
Sam imperator. Cieszy się, że zdobyłem. Tabelheim. No, jak będziemy w Tabelheim, to ten list przekażę. Jak się, albo będę się z nim widział za jakiś czas, to to zrobimy. Nie, ty nie potrzebujesz moich usług. Ty mam zadanie, nie? Tak, my mamy zadanie, więc to nie. Karawana Imperium Sigmara. Niektórzy żołnierze potrzebują ulepszenia. Jedźmy do... Zobaczmy tą tawernę. Czy mamy tutaj kogoś ciekawego? Milicja? Chubi. Wziąłem go. O, Wolandów też weźmy. Wziąłem tego Chubiego. Chcę zobaczyć zaraz. Bo gość wyglądał ciekawie. Gość zwyczajnie wyglądał ciekawie. Kim jest ten Chubi? Jesteś inżynierem. Inwentory management. Tak. No dobra, to z niego zrobimy takiego. On jak kucharz wygląda z hełmem. Zrobili trochę jak Onion z tego. Co ty tu masz? Ty jesteś halflingiem. Czy halfling może nosić... Ale z niego zrobię postać. A, restricted item. Czyli ty jesteś wielkim halflingiem, tak? A pokaż mi. Jeszcze twoje skille. Broń jednoręczna, dwuręczna teraz ci wzrośnie. Dobra, jesteś pierwszy poziom. Expo dopiero zaczniesz zdobywać. Mogę zrobić, żeby on był moim czempionem i nim będę śmigał. Marketplace. Te strzały nie. To są strzały, które dużo obrażeń dają. Dobra. Jedzenie jest na... W sumie jedzenie mógł... A dobra, już niech będzie tu. Handgunnera, czapa. Dobra. Teraz tak. Arena. Pilnuję tutaj. Ty. Wow, ta lawa. I w ogóle szybko ta lawa płynie jakoś. Sześć tysięcy za Ignore Pain? Pewnie. Dobra, nie, nie chcemy. Nie chcemy teraz biegać. Lecimy dalej. Dezerterzy. Nie umarli tu są. Idziemy wyczyścić nieumarłych. Atak na kryjóweczkę nieumarłych. Szkielety tu będą... O, czekaj, czy oni będą wychodzić? Jest Adeline. I Adeline jest jako strzelec. Dobra, z samymi strzelcami tu wszedłem w ogóle. Czy on rzuci jakiś czar? Ona blokuje, tak? Dobra. Szarpshooterzy strzelają. Your attempt to cast something coś tam, czyli ja coś kastowałem, czy to chodzi o, że ona kastowała? Bo był fail. Tak się czyści krypty. Pluton egzekucyjny, podejść bliżej. Nie trafiony teraz. Trafiony. Oni też trafili. Ja też trafiłem.
pchnięcie ładne. Idą kolejni, sporo tego jeszcze idzie. Dostał, headshotik. Dostał. Świetnie. Idą kolejni. Strzelamy. Czy nie strzelamy? Strzelamy. Dobra. Rzucimy kilkoma. Czemu oni nie strzelają moi? Teraz strzelili. Sporo ich tu jest w tym krypcie nieumarłych, ale to z tym plutonem egzekucyjnym to dobrze wygląda. Cały odcinek może się nazywać egzekucja, bo raz, że chaosy, dwarfy, a raz, że to. Mamy pluton egzekucyjny swój własny, dobrze. Jak z moim hapeczkiem, jeszcze chwilę poczekamy, ale skoczymy później do dungeonu. Swoją drogą, ja niedługo dostanę level. Undeadzi ode mnie uciekają, idziemy na tych undeadów. Take the field i zrobimy dokładnie to samo. Kawaleria nawet tu gdzieś stanie. Patrzcie na tych kapitanów. Północne Imperium. Świetnie to wygląda. Konia trafiłem. Znowu. Dobra. Strzelcy do przodu, piechota do przodu. Strzelcy staną tu. Piechota podejść tu do przodu. Tam któryś biegnie. Nietrafiony. Chcę trochę postrzelać, bo przyjemnie się strzela jeszcze. Trafiony. Duchów nie rozwalimy, dobra. Na duchów musimy wylecieć tym i piechota też do ataku. Gobliny trzeba z armii wyrzucić. Zrobię to po tej bitwie. Nie, pudło. 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 Radiant skończył się jakiś efekt, jakiegoś czaru. Ja nie mogę w typa trafić. Dostał headshotik. 312 mi wzrosło teraz. Dobra, szkielet warrior został pokonany. O, ładnie to siedzi. Weteran halabardy, weteran marksman, Lagerland, Spearman, chaos zelota tu. Wargora nie chcemy. Trzy przedmioty bierzemy. Teraz tak, gobliny. Was porekrutujmy oczywiście. Was disbound, halabardka, handgunner. Nie mam pieniędzy, o kurczę. Tego się nie spodziewałem, jak teraz wygląda mój budżet. 500 na plusie, dobra. To nie muszę się martwić. Mogę po prostu walczyć. To wyłapmy tych undeadów wszystkich tutaj. Surrender or die. Charge the enemy. Nie tracąc ludzi, po prostu niech będzie szerowane jak wspólne. Natomiast my ich wystrzelamy. Patrzcie, siedzi tutaj halfling w spódnicy. Ciekawe, czy to jest postać lorowa, czy po prostu mem. Ha ha!
Dobrze. Teraz czas dla mnie na strzelanie. I jest pudło. Trafiony. Ty, ciekawe, bo popadały. A wydawało mi się, że ich się nie da pokonać strzelając. Widocznie niektórzy jakieś mają. Albo to, to któryś strzał trafia. Mhm. Dobrze, 300 już. Trafiony kolejny. Patrz, jak tu walczy ten... Dajcie mi... Leży? Leży. No i zwycięstwo kolejne. Jakaś tam kasioreczka wpadnie. Dobrze. Kauzelot zombie. Maruder Hunter. Nie, to was nie chcę. $108 wpadło. Dobra. Pojedźmy w stronę. Tutaj nie. Ile mam teraz ekwipunku? No mam trochę chyba więcej miejsc. Tak jest, dzięki tamtemu halflingowi. Czy on może zdobył level? Jeszcze nie. Czubi. Jeszcze nie zdobył. Wow, 200 zebrali? Pokażcie mi kogo. Nie no, nawet niektórych mają spoko. Mają nawet strażników obsydianowych. Chaos Dwarf Veteran, to nie, ja potrzebuję Warrior. Nie weteran. Scout, zeloci. Nie umarli. Oni idą chyba na Goslor, tak mi się wydaje. Że pójdą tutaj. Tak. 700 sztuk złota. Jakiegoś jedzenia jeszcze troszeczkę mamy. Strzały są, tarcza jest. Chociaż tej tarczy to ja chyba nie potrzebuję. To mogę też sprzedać. Mhm. Handlarz, sery są, jabłek nie ma i masz ryby jeszcze 250, już 2000, a jeszcze wejdźmy do tawerny i animal merchant nie, Redo, Jail, Witch Hunter Initiate, weźmy ich, Tavern Keeper, mam jeńców na sprzedaż, też to sprzedajmy. Dobrze. Może kogoś upolujemy tutaj, ale upolujemy w kolejnym odcinku, także dziękuję wam bardzo, trzymajcie się i do zobaczenia, wszystkiego dobrego, cześć!